Dla większości podróżnych przybywających do Dubaju najważniejszą atrakcją jest Burj Khalifa. Jednak mało kto wie, że naszpikowana wieżowcami marina powstała wcześniej. Gdy w latach 2004-2007 w Dubaju rozpoczął się boom budowlany, przedstawiono śmiały projekt mega osiedla z ponad 200 wysokimi budynkami. Inwestycje zakończono w 2015 roku i obecnie znajdują się tam apartamentowce od 200 do nawet 420 metrów wysokości. Wybraliśmy się na spacer szeroką promenadą Dubai Marina Walk, aby sprawdzić, jak według Emiratów ma wyglądać nowoczesna dzielnica mieszkalna XXI wieku. Marina to zespół ponad 200 wieżowców, które tworzą niepowtarzalną panoramę wybrzeża. Budynki wyrosły w okolicy sztucznie utworzonego podłużnego jeziora, połączonego z Zatoką Perską kanałami na obu jego końcach. Jezioro otacza długa na 7 km promenada dla pieszych, przy której znajdują się restauracje, kawiarnie i sklepy. Do Mariny dojechaliśmy autobusem bezpośrednio z dzielnicy Jumeirah, gdzie mieszkaliśmy. Autobus przyjeżdża w pobliżu przystanków tramwajowych. Tam można się przesiąść i przejechać dookoła jeziora, a po drodze zobaczyć niesamowite widoki. Proponujemy wysiąść przy centrum handlowym Dubai Marina Mall. Z tego miejsca można rozpocząć spacer wzdłuż promenady, ale bezwarunkowo należy zaopatrzyć się w wodę. Dlatego proponujemy najpierw zrobić zakupy w centrum i zjeść coś na piętrze z restauracjami. Na rozgrzanym deptaku pośród wieżowców stanowiących nienaturalną barierę dla wiatru szybko robi się gorąco. Zaraz wrócimy do filmu, ale najpierw zaobserwuj nasz kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz pod filmem. W ten sposób pomożesz nam dotrzeć z nim do szerszej widowni. Dziękujemy. Spośród wielu wieżowców kilka szczególnie przyciąga wzrok. To m.in. te najwyższe Princess Tower, Marina 101 czy z lekko skręconym korpusem Infinity Tower. Nie potrzeba jechać do Nowego Jorku, żeby zobaczyć tyle wieżowców. Jeśli na koniec dnia planujecie dostać się na Palm Jumeirah, najłatwiej jest dojechać tramwajem do przystanku o tej samej nazwie, a stamtąd przejść do sąsiedniego wieżowca i wsiąść do kolejki jednotorowej. Droga może wygląda na skomplikowaną, ale na podłodze zobaczycie wymalowane pasy ze strzałkami. Na pewno traficie. Ze stacji Palm Gateway do Atlantis Aquaventure można dostać się w zaledwie 8 minut. Cena biletu nie jest proporcjonalna do czasu przejazdu, dlatego jeśli waszym celem jest zobaczenie promenady i najważniejszych budynków w okolicy stacji końcowej, to polecamy kupić bilet w obie strony. Jest nieco taniej. Należy jednak pamiętać, że bilet powrotny obowiązuje tylko 3 godziny. Historia tego niespotykanego na skalę światową przedsięwzięcia sięga lat 90. XX wieku. Do budowy pierwszej, najmniejszej palmy przystąpiono w 2001 roku. Huczne otwarcie nastąpiło w 2009 roku. Wówczas jednak otwartych hoteli czy domostw było naprawdę niewiele. Spośród zapowiadanych 4500 luksusowych willi wiele do dnia dzisiejszego nie powstało. Jakby mało było problemów, przeprowadzone przez NASA pomiary satelitarne ujawniły wady w podstawie inwestycji, bo sama palma zanurza się w wodach zatoki około 5 mm rocznie, co stawia pod znakiem zapytania trwałość całego przedsięwzięcia.
docierając na koniec Palmy, wysiadamy na falochronie w formie półksiężyca. Po zewnętrznej stronie grobli rozciąga się długa na 7 km promenada. Nie było tu jednak żadnego wow, szybko okazało się, że to żadna atrakcja turystyczna, bo na całej jej długości występują jedynie hotele i apartamentowce, natomiast brak jakiejkolwiek gastronomii czy miejsc do odpoczynku. Jedyny ogólnodostępny lokal znaleźliśmy w pobliżu stacji kolejki i była to cukiernia. Z grobli planowaliśmy przejechać do stacji The Point, gdzie można skorzystać z centrum gastronomicznego z widokiem na hotel Atlantis. Akurat tego dnia stacja była zamknięta. Zmęczeni i zrezygnowani wróciliśmy do stacji Gateway. Jeszcze przed wyjściem z budynku obejrzeliśmy makietę inwestycji. W miniaturze prezentuje się jak piękne i nowoczesne miejsce do życia, które zbudowano wbrew prawom natury. Kształtem nawiązuje do drzewa otoczonego w świecie arabskim wielkim szacunkiem, bowiem palma od zawsze stanowiła źródło cienia i wody dla strudzonych wędrowców. W naszej ocenie główną funkcją palmy jest zarabianie kasy na wątpliwie turystycznych atrakcjach. Przestrzeń zaprojektowana jako prestiżowa sypialnia mieszkalna okazała się być miejscem najazdów niezliczonych hord turystów, którzy docierając do Palmy odkrywają, że nic ciekawego na niej nie ma. Miasto przyszłości. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia.